rozmawialiśmy z Michałem Peskowiczem, trzeba postarać się, żeby do końca z fasonem tę ligę dociągnąć. No zawsze to tak powinno wyglądać, nieważne jak co się dzieje aktualnie w klubie, w szatni, jaka jest sytuacja kadrowa, to trzeba wyjść i walczyć o 3 punkty, bo żeby zrealizować ten cel, który sobie osiągnęliśmy i nie oglądać się na nikogo w innych meczach, no to musimy po prostu wygrać to spotkanie. Pogoń Szczecin także, z tego co wiemy, ma jakieś tam kłopoty kadrowe, część piłkarzy już rozpoczęło urlopy, ale to chyba nie ma takiego wielkiego znaczenia. To jest mecz ligowy, ostatni, trzeba po prostu wyjść i zagrać, tak jak powiedziałeś. No tak, to jest nieistotne. Gdzieś też Pogoń w dotychczasowych meczach tej 8 też testowała jakieś różne ustawienia. Trener próbował młodych zawodników ogrywać, no ale to tak nie ma tak naprawdę wpływu, no bo my też zagramy taką 11, której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji zagrać, ale to też, no mówię, to jest nieistotne, więc trzeba wyjść i walczyć po prostu. Bo cały czas to 5. miejsce gdzieś tam jest bardzo realne, trzeba zapunktować, albo nie punktować, ale liczyć na potknięcie Wisły, bo jak się wygra, no to wszystko... No tak, kręcimy się cały czas wokół tego samego, no po prostu trzeba wygrać, żeby się nie oglądać na rezultaty innych spotkań i taki cel nam przyświeca w niedzielę. Nie dość, że tak jak mówimy, są kłopoty kadrowe, kartki, kontuzje, no to jeszcze z szatni was wyrzucono tutaj. Remont się rozpoczął. No dobrze, że pan dodał, że rozpoczął się remont, bo już można by wiedzieć kolejną mini aferę, no ale tak. Są przygotowania do młodzieżowych mistrzostw Europy i no, nie jest to zależne od nas, na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, ale nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy.